Siema, cześć, czołem. Jedziemy znowu do Decathlonu. Tak, bo był vlog z Decathlonu. Nie pamiętasz, jak namioty pokazywaliśmy? Chyba w zeszłym roku było, ty patrz, jak długo już ten kanał. No właśnie, jest takie znowu, to wiesz. No, jedziemy w tym roku do Decathlonu. Namioty, ale tym razem już nie tylko oglądać, ale również kupić. Jak zwykle w naszym przypadku padła decyzja dość spontaniczna, że wracamy do czasów karawaningowych, tak to się nazywa? Kampingowych raczej w naszym przypadku. Tak. O tej tu małej też zaraz będzie. A to nic nie będzie widać. Bo my pod namiot jeździliśmy w czasach, kiedy jeszcze nawet z tą oto szanowną małżonką, małżeństwem nie byliśmy. Jeździliśmy długo pod te namioty. Nawet dwa razy z tamtą Marudą byliśmy małą. Jeszcze jak była mała. A potem namiot się spsuł. Namiot zaczął przemakać. Ile Madzia miała wtedy lat? 3 lata. I już go wtedy się po prostu, tak, byłaś bardzo niska. Wtedy się już go po prostu pozbyliśmy i do tego czasu już tylko jeździliśmy gdzieś tam do jakichś wynajmowanych kwater i tak dalej. I bardzo spontanicznie, ile? 2 dni temu podjęliśmy decyzję, że czas chyba wrócić na... Wczoraj. Nie, przedwczoraj. Oczywiście przedwczoraj, 2 dni temu. Podjęliśmy decyzję, że pora wrócić na pola namiotowe. Idziemy więc wybierać namiot. Ciebie mamy wybrane. Idziemy go obejrzeć, zweryfikować w praktyce, dokupić resztę. I będę mogła stać. Tak, i będziesz mogła stać. Część rzeczy mamy jeszcze po naszych poprzednich namiotach. Kalimaty, śpiwory. Ale całą resztę niestety trzeba na nowo kupić. O, i to jest ten, który sobie wybraliśmy. Ale duże! Ale małe! Ja tutaj bym mogła być tu! Mama, tutaj by mogła być tu! Ja, ale tu jest specjalnia! Bo tu jest specjalnia. No, tu będzie. Tam będziemy spać. Okno! Okno, no. Tutaj jest moskitiero. Taki jest przecionek, że bez problemu mogę wstać. Trzymaj, żona. To tu nie zasłaniaj. O, ja bez problemu mogę wstać, to jest 1,90 m teoretycznie wysokości, ale wydaje się mniej, ja mam 1,75 m, jak to jest 1,80 m, to jest dużo. O. Więc nie wiem, jak oni tam mierzą. Może tu, najwyższy. Może tak, pewnie tu w najwyższym, to tu, tak, tu może być 1,90 m. No, tutaj będzie stał stół z krzesłami, tutaj będzie stał, bo tutaj jest ten mniej przewiewny, tu nie ma moskitiery, a tu gdzie moskitiera będzie mógł stać ten stół, jak to się nazywa? Szafka tam. Szafka kuchenna, tak. Szafka kuchenna. Nie zabieramy go, musimy iść kupić. No, a to jest sypialnia i nigdy nie mieliśmy, jak to jest? Fresh and black, coś a takiego? Nie, czarny. Taki. No, z tym czarnym dodatkowym środkiem, lepiej do spania. A musimy tu wejść w 4 osoby i duży czarny pies, bo co będziemy szukali. Tak? No. Nigdy takim dużym namiotem nie podróżowaliśmy, bo też dzieci tak nie było. Max wtedy jedna. Duży jest. A pokażę za chwilę, w jakim jeździliśmy. A tu patrz, jaka wiara tej pety mi rzucają, nie? Masakra. No i powiem ci, że to jest lepsze niż tamtych było. Zobacz, dotknij. To się nagrzewa, no. Ale tu jest przestrzeń, tak. I to jest takie gumowe, tak. Że nie powinno nawet przy większym deszczu przecieknąć. No, fajny namiocik. Zależało nam, żeby był no, w miarę tani też, ale też nie za wielki. No. Na takie tylko 3, max 4-dniowe wyjazdy. No. Do tygodnia. Tak. Mniej więcej w czymś takim kiedyś podróżowałem. Tylko, tak, w takim czymś. Tylko, że wtedy nie był taki wypasiony, to nie był też fresh black. No. Tak to się nazywa. No, dokładnie taki sam środek, tylko przecionek miał ciut większy. Ale w środku to było coś takiego. Także różnica będzie kolosalna. A jak wy no. się w tym spaliście? Magda, my w trójkę byliśmy, tylko ty byłaś tak mała, że nie pamiętasz. Ale jak wy w tym spaliście? Tam się kładziesz po prostu. A się siedzi na zewnątrz. No. Także przeskok będzie gigantyczny, tak po tylu latach. Z 8 lat? Więcej może. Ja nie byliśmy. No z 8 lat, bo... No, z 8 lat nie byliśmy. Dobra. Idziemy do środka po resztę. No i nie wiadomo, czy nie będzie zmiana decyzji, bo to jest trochę inny model namiotu.
Tak? I mogę normalnie skakać. Każdy może normalnie skakać. Z dwoma osobnymi sypialniami. Ta jest taka większa. Ciemno tam jest, to nic nie widać. No. A tu jest taka trochę mniejsza. Wtedy tu by dzieci mogły spać, a my w tej większej spcem. I jest większy przedsionek, że tam mogłaby być kuchenka, a tutaj stół do jedzenia. Dużo więcej miejsca. No jest parę stówek droższe, ale nie jakoś kosmicznie drogo. 5 stówek droższy, ale ma 3,50 na szerokość. Jak oni to liczą? Tu jest 140, tu jest 210, to jak mnie kalkulator w głowie nie myli, mamy 350, a tu 370. Ciekawe, czy chodzi też o kotwy od razu, że są policzone. Bo tak to się troszeczkę nie zgadza ten rachunek. 20 długość i 1,50 m samego przeciąga, a z tymi wystającymi elementami 4,80. Kurde. To jest ciężki wybór, bo ten jest lepszy, większy, ale lepszy i droższy. Bierzemy pierwszy raz w życiu 4 razy takie samo pompujące materace i to na kalimaty damy. Kalimaty trzymamy, więc jedną tylko musimy dopompować. No, już mama poszła chyba, nie? Śpiwór mamy wybrany, taki większy, ale mamy wciąż zagwozdkę, jak chodzi o ten namiot. 60, 50. Są same 50 pewnie. No. Tylko taka kalimata tu jest. Nie wiem, czy gdzieś indziej jeszcze będą, bo ona jest 50. To jest trochę wąska, mam wrażenie. A, 50? No, 60, żeby była. Albo nawet. Na nią widzę jeszcze ten materac, więc. Ja wiem. No ale to materac ma 60, kalimatę 50, to zobacz. Widzisz? Nie, no. Ale to no, będzie do góry, nie? No, ale boki ci będą spadały. Dobra, zobaczmy jeszcze. Przejdziemy się dalej, jeszcze może gdzieś będą. O to chodziło. Jeden taki. Nie, to jest ten, nie? No, takie. No i to jest chyba coś, jak to się nazywa? Tak, to jest ten, nie? 500? Chyba. Tu nie ma. Co tam jest? Tu jest, no. Palec. O, palec. Jak po francusku. Ale nie wiem, czy to jest ten model dokładnie. Ty, no nie wiem, czy to jest ten. A tu w tym zielonym to jest pewnie ta szafa. Nie? Tak, to jest ta szafa. Bo tu jest jeszcze coś takiego, widzisz? Czy to jest to samo? 220 litrów, to jest jakieś 500. Kurde, no musimy się zastanowić. Jednak idzie ten większy namiot, ostatnia sztuka. To wszystko nasze.